Jechałem jeden raz. A to? Do Żarki letnisko. Co jest w Żarkach letnisko? Po co się tam jedzie? By się kąpać. No bo nie mam basenu. Bo mam przedziurawiony. I w Żarkach jest nieprzedziurawiony basen, tak? Nie, bo tam jest plaza. Jechałem. Dawno to było? Dawno. To było gdzieś na torach, gdzieś przy Chorwacji. Do Chorwacji jechałaś pociągiem? No. Dwa razy jechałem do babci. Jeszcze trochę tak dalej do starszej babci. Jeszcze bardzo lubię pociągi. No a powiedz mi, gdzie ta babcia mieszka, jeśli pamiętasz? Nie pamiętam, ale jak mamie kiedyś powie, to mogę powiedzieć. Ale chyba mówiłeś, do Katowic jechałeś z Myszkowa. Tak. Tak, do mojej cioci. Niedaleko Trójki szkoły. Do Myszkowa. No. Gdzie jechałem na morze. Autem, później pociągiem, później samolotem. Bardzo długo. Bardzo długa podróż. No. Jeden raz. Z Myszkowa do Żygłodu. Gdzie to jest? Myszków to jest obok jakby Żygłodu, a jeszcze między innymi jest Gruchla. Było daleko? Blisko. Bardzo dawno temu, ale chyba z pół jakiegoś roku. Częstochowy. Chcę sobie poświęcać. Jest to była tak lekotywa, taka, która stała i nie była ruchoma. I sobie z moim bratem sobie staliśmy i sobie zrobiła mama i tata mój aparatem zdjęcia. Wiem, że to była czarna lokomotywa taka, tak? W Częstochowie. Czarno-zielona. Tak samo ona wygląda jak u mojej babci. Bo babcia ona ma dwa place. Jeździ pociągami. I uczy nas syć. Dobra, ale czekaj, ty mi coś mówisz, że babcia pracuje w pociągu, dobrze ja rozumiem? Tak. Co ona robi? No jeździ pociągami. Teraz udało mi się przejechać w lokomotywie. Kiedyś do Gdańska. Do mojej do cioci. Takiego małego dziecka, które ma na imię Dorotka. Długo jechaliście do tej Dorotki? Jeszcze była Kasia, ale no nawet sama nie pamiętam, bo chyba miałam z 3 latka albo z 4. Ale jechałaś w ciągu dnia czy w nocy? Czy to była długa podróż? W ciągu dnia.